Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety DS Complex, polecanego szczególnie dla osób z zespołem Downa. Syndrom Downa to zespół chorobowy wywołany przez dodatkowy 21 chromosom w komórkach osób, które ten syndrom posiadają. To zespół cech, który charakteryzuje się pewnym specyficznym wyglądem oraz deficytem intelektualnym oraz innymi chorobami, które współistnieją z tymi dwoma pierwszymi. Syndrom Downa to problem bardzo ogólnoustrojowy. To nie jest tylko deficyt intelektualny, to nie jest tylko to, że te osoby wyglądają charakterystycznie. To także sytuacja polegająca na tym, iż osoby te częściej chorobią na choroby układu krążenia, częściej mają cukrzycę, mają słabsze stawy i szybciej się starzeją. Znaleziono pewien wspólny mianownik tych wszystkich uszkodzeń, mianowicie źle funkcjonujące mitochondria. Mitochondria to małe organelle komórkowe, które odpowiedzialne są między innymi za energetykę ustroju. Zaobserwowano, iż u osób z zespołem Downa znacznie więcej produkowanych jest wolnych rodników, co powoduje, iż wytwarza się u nich stres oksydacyjny. A stres oksydacyjny uważany jest w tej chwili za przyczynę bardzo wielu różnych schorzeń. I właśnie patologia wolnorodnikowa wydaje się być tą, przez którą można dotrzeć do tych pacjentów. Bo hamując procesy oksydacyjne w organizmie, stosując antyoksydanty, przeciwutleniacze, których mamy wokół siebie mnóstwo, można zahamować degradację organizmu osób z syndromem Downa. Zauważono to w szczególności w przypadku ekstraktu zielonej herbaty, bogatego w galusan epigalokatechiny, znanego częściej pod nazwą ECEG, który jest substancją nie tylko działającą przeciwwolnorodnikowo. Okazało się, że taże substancja może powodować oddziaływanie na materiał genetyczny osoby z zespołem Downa. Jak już wspomniałem, u osób z zespołem Downa znajduje się dodatkowy 21 chromosom. I właśnie w tym chromosomie znajduje się gen, który podejrzewany jest o to, iż powoduje największe działanie neurodegradacyjne, czyli uszkodzenie układu nerwowego u osób z tym syndromem. Zatem jakby się udało zablokować czy zmniejszyć jego ekspresję, czyli ujawnianie się w środowisku tego genu, wtedy możemy uzyskać działanie neuroprotekcyjne, czyli spowodować, iż nasza tkanka mózgowa osób z chorobą zespołem Downa będzie się mniej uszkadzać. Okazało się, że właśnie EGCG, czyli ta substancja obecna w ekstrakcie z zielonej herbaty, ma takie własności. Jeżeli mówimy o suplementacji diety u osób z zespołem Downa, pamiętajcie też Państwo o tym, aby stosować u tych osób inne antyoksydanty, zwłaszcza takie o szerokim spektrum działania. Na przykład koenzym Q10, który działa w sposób wzmacniający siłę. Te osoby są zazwyczaj bardzo słabe. Stosowanie kurkuminy, która pozyskiwana jest z kłącza kurkumy, jest również bardzo obiecujące i nad tym się pracuje. Patrzy się również na wpływ na osoby z zespołem Downa witamin antyoksydacyjnych, witamina C, witamina E. Ta witamina E, proszę pamiętać o tym, aby była raczej naturalna, czyli zawierała w swoim składzie 8 różnych związków chemicznych, a nie tylko alfa-tokoferol. I należy pamiętać także o ekstrakcie z skórek winogron, który zawiera w swoim składzie resweratrol, bardzo silny antyoksydant, ale także substancję o działaniu protekcyjnym na centralny układ nerwowy. Nie chciałbym, aby ten przekaz był odebrany, że mówię o tym, iż jest lek na zespół Downa. Póki co nie. Takiego leku jeszcze nie ma. Natomiast wiemy, że są pewne substancje naturalne, które mogą zahamować choroby, które są z tym zespołem związane. I to
jest przekaz, który chciałem Państwu powiedzieć. Jest światełko w tunelu, być może w przyszłości faktycznie powstanie jakiś lek, który nawet wpłynie na materiał genetyczny osób z zespołem Downa. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety DS Complex, polecanego szczególnie dla osób z zespołem Downa.